Panna wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie 11. Wstań, a weźmij dziecię. Wierność niezrozumiałym rozkazom. Mówiliśmy wczoraj o nieprzeczuwanej płodności każdego aktu posłuszeństwa. Mówiliśmy o tym, że czyniąc akt posłuszeństwa, przeważnie nie domyślamy się nawet, ile z niego wytryśnie przyszłych świateł i pomocy, zarówno dla nas samych, jak i często także dla drugich. Posłuszeństwo i wierność są nierozerwalnie ze sobą złączone. Wierność nakłania samorzutnie do posłuszeństwa, a posłuszeństwo wzmaga wierność. Toteż każdy akt wierności zawiera w sobie tę samą płodność, co i każdy akt posłuszeństwa. Staje się źródłem nowego światła, które rozproszy ciemności, zalegające jakiś dalszy odcinek drogi. Kiedy Maryja w swej wierności, tajemnicy powierzonej jej przez Boga, ani słowem nie rozproszyła wątpliwości świętego Józefa, choć jego rozterkę musiała z pewnością bardzo boleśnie odczuwać. Nie domyślała się zapewne, jaki odcinek dalszej drogi jej życia ten akt wierności rozświeci. Oto skoro Józef został powiadomiony przez anioła, któremu się ukazał we śnie o prawdzie jej macierzyństwa, nie mogła mieć wątpliwości, że to prawda, ponieważ to, co mu ten anioł oznajmi, najdokładniej odpowiadało rzeczywistości, o której go nikt inny powiadomić nie mógł. Odtąd już zyskała pewność, że aniołowie, którzy by się ukazali Józefowi we śnie, są naprawdę wysłannikami Najwyższego. Ta pewność, owoc wierności, miała później oświetlić blaskiem dalszy odcinek drogi jej życia. Gdy Józef w nocy powstał, wziął dziecię i matkę jego i uszedł do Egiptu. To musimy przyznać, że Maryja dała w tym wypadku dowód wierności i posłuszeństwa rozkazowi, który po ludzku sądząc wydawał się zupełnie niewiarygodny. Gdyby nie to, iż wiedziała już, że aniołowie, którzy ukazują się Józefowi we śnie, są naprawdę zwiastunami Bożych wyroków. Każde wydarzenie w Ewangelii stanowi jakąś Bożą tajemnicę. Te tajemnice ewangeliczne określono bardzo trafnie jako myśli Boże obleczone w szatę faktu. Na tym polega rozważanie Ewangelii, aby spod osłony zewnętrznego faktu wydobyć zawartą w nim Bożą myśl. To wydarzenie ewangeliczne, jakim jest ucieczka do Egiptu, zawiera w sobie bardzo wiele myśli. Oto przede wszystkim może zadziwić fakt, że Pan Bóg swoje rozkazy dotyczące losów świętej rodziny kierował nie do Maryi, lecz do Józefa. Przecież tylko Maryja była matką Bożego Dzieciątka. Zdawałoby się więc, że ona jedna, a w każdym razie ona pierwsza powinna być powiadomiona o zamysłach Bożych. Wolno więc chyba przypuszczać, że jeśli stało się inaczej, jeśli wszystkie rozkazy i zlecenia kierował Bóg właśnie i wyłącznie do Józefa, to dlatego, aby i tu Maryja mogła stać się nam wzorem posłuszeństwa i wierności Bogu, poprzez wierność i posłuszeństwo przedstawicielom Boga na ziemi. O świętym Józefie powiedziano pięknie, że był on jak gdyby cieniem Ojca Niebieskiego, wiernie wykonującym wszystkie jego zlecenia, tak jak cień wiernie powtarza wszystkie ruchy ciała. Jako domniemany ojciec Jezusa, święty Józef był niewątpliwie ziemskim przedstawicielem jego Ojca w niebie. Można więc powiedzieć, że wierność Maryi rozkazom Bożym, przekazywanym jej przez Józefa, do którego Bóg zwracał się bezpośrednio,
stanowi wzór naszej wierności i posłuszeństwa rozkazom Bożym przekazywanym nam przez Kościół i jego pasterzy, którym Bóg bezpośrednio daje natchnienie. Z ludzkiego punktu widzenia rozkaz ucieczki do Egiptu był z pewnością rozkazem niezrozumiałym. Można mu było przeciwstawić bardzo wiele argumentów, nie tylko oczywistych, ale uzasadnionych, roztropnych, a nawet chwalebnych. Anioł, który się ukazał we śnie, mógł być złudzeniem. Czyż wolno dla złudzenia narażać nowonarodzone dzieciątko na drogę daleką, w nocy, w pośpiechu, gdzieś na obczyznę, gdzie się nikogo nie zna, dokąd trzeba wędrować przez pustynię, gdzie czyha głód i tysiączne niebezpieczeństwa? Czyż zresztą jest możliwe, aby trzeba było ratować przed śmiercią samego Boga, który przecież nie po to przyszedł na świat, aby zostać zamordowanym zaraz po narodzeniu? Czyż Ojciec w niebie nie może znaleźć innych sposobów ratowania syna niż ucieczka? Józef mówi, że tak mu nakazał anioł we śnie. Ale gdyby dzieciątku naprawdę coś groziło, a Bóg zesłał anioła, to chyba raczej po to, aby je osłonić przed niebezpieczeństwem, a nie po to, aby przed nim tylko ostrzegać. Tak mógł rozumować każdy człowiek rozsądny, tylko nie panna wierna. Mówiliśmy wczoraj o posłuszeństwie wszystkim przykazaniom i przepisom Kościoła, którego Maryja dała tak olśniewający przykład, poddając się obrzędowi oczyszczenia, choć miała wszelkie prawo mniemać, iż jej jednej wolno się od niego uchylić. Dziś zastanówmy się nad tym drugim, chyba jeszcze wspanialszym dowodem posłuszeństwa, jakim było natychmiastowe usłuchanie głosu Józefa. Choć ona jedna miała prawo przeciwstawić mu się w imię dobra swego dziecka. Zwłaszcza, iż z każdego ludzkiego punktu widzenia ten rozkaz wydawał się na pozór przeczyć wszystkiemu, co ludzki rozum mógł uznać za słuszne. Dla wierzącego katolika posłuszeństwo przykazaniom i przepisom Kościoła jest przeważnie poparte uznaniem ich słuszności. Ale powiedzmy sobie szczerze, iż są takie nakazy Kościoła, takie stanowiska, na których Kościół trwa niewzruszenie, które nawet wierzącym katolikom wydają się niekiedy czymś zupełnie nieuzasadnionym. Ileż to razy słyszy się twierdzenie: Kościół jest nieżyciowy, wymaga rzeczy, które są ponad ludzkie siły i możliwości. Chcąc tą nieżyciowość jakoś wyjaśnić, dodaje się często: oczywiście księża żyją w warunkach tak odmiennych od tych, w jakich żyje człowiek w małżeństwie i rodzinie, że nie potrafią zrozumieć naszych trudności. Opierają się przy żądaniach nierealnych, bo nie zdają sobie sprawy z tego, jak to wygląda w praktyce. Wiemy dobrze, jakie to są sprawy, wobec których słyszy się najczęściej takie zastrzeżenia i takie zarzuty. Po pierwsze, odnośnie nierozerwalności małżeństwa. W zasadzie przyznaje się tu Kościołowi słuszność, skoro opiera się ona na słowach samego Chrystusa Pana. Co tedy Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Ale tak jest tylko w zasadzie. Bo ilekroć wchodzą w grę okoliczności zdające się na pozór niezbicie świadczyć o tym, że nierozerwalność związku dwojga ludzi nie ma z ludzkiego punktu widzenia żadnych rozsądnych podstaw, zaczyna się Kościołowi tej słuszności odmawiać. Mówi się wtedy: przecież dalsze trwanie tych ludzi przy sobie może tylko grozić moralną zagładą ich obojga albo ich dzieci, które są ciągle świadkami rozdźwięku i kłótni. Albo znów: przecież tych ludzi już nic ze sobą nie łączy, a nie mają dzieci, dla których powinni wytrwać przy sobie. Albo jeszcze: przecież rozdzieliła ich wojna i nigdy już chyba nie powrócą do siebie. Czyż w takich warunkach nierozerwalność małżeństwa ma jakikolwiek sens? Drugim nakazem Kościoła, który się powszechnie uważa za nieżyciowy,
jest żądanie, aby każde małżeństwo wydało na świat wszystkie dzieci, jakich Bóg od nich zażąda. I tu znów w zasadzie przyznaje się Kościołowi słuszność, gdy mordowanie istnień już poczętych nazywa się zbrodnią. Ale dlaczego ma być również grzechem unikanie poczęcia? Przecież nikomu przez to nie wyrządza się krzywdy. A za to jakąż krzywdą może być dla dziecka wydanie go na świat, gdy żadne warunki temu nie sprzyjają? Jaką krzywdą jest dla matki wątłego zdrowia, już obarczonej drobnymi dziećmi, jeszcze jedno dziecko albo grożąca śmierć, która tamte osieroci? Takie nakazy mogą się wydawać rzeczywiście niezrozumiałe, dopóki nie dostrzeżemy, o co w nich chodzi. Chodzi o to samo zupełnie, co i w ucieczce do Egiptu. Chodzi o ocalenie życia Bożego. Życia Bożego w duszach i w świecie. To jest niewątpliwie ciężkie, ale i bardzo chwalebne, bardzo wielkie. Ucieczka do Egiptu też nie była łatwa. Była wielką próbą ich niezachwianej wierności Bogu, ale była także największym dowodem zaufania okazanym przez Boga Maryi i Józefowi. Nierozerwalność nieszczęśliwego małżeństwa, wycierpiana dla ocalenia Boga w łasce sakramentu, nie może być nigdy powodem niczyjej moralnej zagłady, choćby się nawet pozornie tak zdawało. Przeciwnie, jako dowód wierności, wykraczającej poza ciasne widnokręgi ludzkich sądów, będzie zawsze źródłem życia i świętości. Będzie ocaleniem życia Bożego i w sobie, i dokoła siebie. Przyjęcie zaś każdego poczęcia jest zawsze ocaleniem jakiegoś przedwiecznego zamysłu opatrzności. Bo przecież żadne istnienie nie może być poczęte, jeśli go Bóg nie postanowił. A każde istnienie to jest jak gdyby nowe ognisko życia Bożego, bo to jest nowa dusza, w której to życie rozbłyśnie. Otworzenie tej duszy wrót do życia powierza Bóg tym, których postanowił rodzicami nowego człowieka. Powierza je im tak samo, jak ratowanie życia Boga wcielonego powierzył niewzruszonej wierności Maryi i Józefa. Błagajmy tych najwierniejszych rodziców, aby pomogli naszym małżeństwom zwycięsko wyjść z najcięższych prób i wiernością swoją ocalić życie Boga w sercach własnych i dzieci swoich. Amen.